Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszcz, przed nami kolejny odcinek z serii Heroes 5 PvP. Przeciwnikiem jest zwierzynka Niko, czyli 13. pozycja w rankingu, tam ponad 2200 punktów i niecałe 400 gier zagranych, więc przeciwnik znowu z wyższej pozycji niż ja, więc walczę o jakiś tam solidny całkiem awans. To wiem, może się nawet na top 20 zakwalifikuje, chociaż. Chociaż będzie ciężko. Usuwamy w takim razie matchupy, których grać nie chcę, a nie chcę grać na przykład tego matchupu. To na pewno. A co w ogóle bym chciał zagrać z tego? Chciałbym zagrać. To bym chciał zagrać. To chyba nie. To chyba. To mogę zagrać. Czekaj, to dość ryzykowne. To też jest dość ryzykowne. Chociaż z drugiej strony dość ryzykowne. A może by tak właśnie myknąć sobie taki matchup. Jest całkiem. Jak to rozbije się dobrze, to jest też mocne. To bym zagrał to. Kurde, to tego nie chcę w takim. Chociaż też jest dobre. To może tak? Wjeżdżanie w nekro. Kurde, jak się szybko człowiek wystrzela. Ja ostatnio przegrałem na manę z nekro. Na wskrzeszania. Ten też może nie będę się jakoś tam wygłupiał zbytnio. Od razu sobie uruchomię skill wheela. Pamiętajcie o trwającym konkursie. O kurde, no dobra, będzie ciekawa bitewka. Lubię takie. A wiecie co? Będzie ciekawa bitwa, ale jeżeli dobre runy dało. Ano. Bo specką Wulfstana jest to, że dawna specka Wyngala, czyli zaczyna pasek, w zasadzie zapycha cały pasek na początku. Niestety właśnie wszędzie ta specka jest fajna, tylko nie w Akademii. Znaczy. Może nie do końca, że nie. Po prostu. Jak to nazwać? Po prostu Akademia to jest w stanie skontrować. A co to. O, właśnie, wytrzymka. No. To jest to. To są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy. Runa smoczej siły nosz. Cholera jasna. To nie zmienia faktu, że mógłbym tam wejść. Nie zmienia faktu, że runy smoczej siły. To nadal jest dobrze. Na te szóstce puścić przez całą armię. Prawie. Może być, tylko że to nie będzie aż tak boleć. Szkoda. Jest odporność na magię, jest kurcze wskrzeszenie, prawa mod wytrzymka. Można się bić, więc można lecieć. A, o to chodzi. A, że Nadir. Nadir ma speckę do kulki. A. Dobra. Nie dajmy się przeciwnikowi rozproszyć w takie gierki psychologiczne. Proszę mnie tu nie wciągać, że ja tu gram na bohatera bez specki, bo jeszcze za mocno w siebie uwierzę i zostanę zmieciony z planszy. Akademia tak potrafi. Mamy zestaw smoka. Myślę, że nie ma co się zastanawiać. Ach, kurde, że też akurat taki fragment zestawu smoka musiał być. Dlaczego? W sensie. Jak dam? Dobra, załóżmy hipotetycznie, że zagram sobie lotny umysł. Bo mogę, bo mam logistykę na start. Ja nawet nie wiem, gdzie będzie Wulfstan, bo jak będzie. Nawet nie mam run szarży, żeby dojść w pierwszej turze z prawą mocą. To mi nie da aż tak dużo. Wisior Mistrzostwa jest super. W ogóle to jest spoko ścieżka, podgranie światła. Chyba nie będę grał w takim razie takiego wjazdu, bo po prostu mi nie dało. No, nie dało mi tego, co bym mógł wziąć pod wjazd.
Spróbujmy zrobić następującą rzecz. Już wam pokazuję mój skill wheela. Zobaczmy. Z czarów magii światła pamiętam, że mogę zagrać to. Czy jednostki są odporne na ogień? Czy on będzie grał tą kulkę? Nie, raczej nie, ale Feniks. Ściany płomieni? Ściany płomieni? Może? Kto może grać tak naprawdę? Ktoś gra. To może zróbmy inaczej. Żeby mnie nie kontrował światłem. Dobra. To mi potrzebne. Następnie. Dew z witalnością to. Są runy wskrzeszania, czy te przesuwania? Wskrzeszania. Dogramy to. Może się przyda. Atak. Z. Adopnę to? Można spróbować. Dobra. I teraz polować tylko. Kistą. No bo co ja mam z tym zrobić? No. W sensie. No nie mam tej runy, żeby robić ten szturm teleportu taki skuteczny, no to bez sensu jest. Logistyka znowu. Kurde, ile na logę jest? 2%. Tak, chcę to. Tak, chcę. Na razie unik. Magia światła, dobra, dopniemy już się raczej bez problemu. Ile na dowodzenie jest? 8%. Tak. Mogę na tym ucierpieć, jak teraz to zrobię. Ale boję się, że nie dostanę. Tak. Lepszy atak, tak. No dobra, może nie ma tragedii aż takiej. No, jest tragedia. Jest tragedia. Dobra. Weźmy sobie tak. Zaryzykujmy możliwie maksymalnie. Bierzemy to. Do tyłu. Do tyłu. I do tyłu. To jest maksymalne ryzyko. I nie opłaciło. No i się nie opłaciło. Głupi. Wiedziałem, że tak będzie. No, z mojego dopiętego buildu wyszło. A kurde. Ale mi wyszedł build. Weźmy sobie to na razie. Coś niewdzięcznie mi nie daje tego. A, wiem dlaczego. Przecież nie wziąłem tych skał. No to jak ja chciałem to uzyskać? Znaczy tego nie wziąłem, tak? Bo nie mam tego. No proste, że nie mam. No głupi. No po prostu. Ach. Dobra. Myślę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby się aż tak nie spiąć. Odporności na ogień nie chcę. Dobra, dobra. Kurde. Dobra, mam fragment buildu spięty. Resztę sobie dopnę na środku. I tak musiałem iść na środek, by mi zbrakło jakiegoś tam fragmentu. Mógłbym oczywiście zaryzykować i grać na przykład bez witalności, ale granie krasnoluda bez witalności na taką bitwę, która teoretycznie ma być trochę dłuższa, no byłoby takie słabe raczej. Statystyki nie odbiegają mocno od bycia krasnoludem, ale to nawet okej. No, czy ja coś mam tu lepszego do wyboru? 3 do ataku. O, 5 do ataku i wiedza. 5 do ataku, wiedza i morale. Bo teraz się trochę jednak sytuacja zmienia w momencie, w którym. W którym mam. Plus 3 do obrony. No bo ta siła czarów jest mi tak naprawdę teraz dosyć mocno zbędna. Przy 4 siły czarów co? Nie ma sensu. To bym założył. To być może, ale to jest tak. Obrona. Plus 5 do obrony. Plus 1 do ataku, plus 4 do siły czarów.
i plus 3 do wiedzy. Tak to wychodzi, tak? Natomiast tutaj jest plus 5 do ataku, plus 3 do wiedzy. Są morale, które są moją, mam nadzieję, będą moją siłą napędową. Trochę odporności na zaklęcia lodu, to akurat zbędne. No i to do sprzedaży artefaktów. Natomiast tutaj, no to zdecydowanie już nie jest mój target. A tu, no czaszka Markala, pierścień inicjatywy. Runę magicznej kontroli dodają. A jakie mam psy runy? Jedne i drugie bym miał. Poczekajcie, tak jeszcze nie grałem. Ale no, morale, atak, inicjatywa to mi niepotrzebne. Jakby tutaj było coś lepszego, to bym brał. 5 do ataku, ale bez obrony. Nie, chyba nie ma co rezygnować z tego. Jest tu jakiś moral, niech będzie. Bo jednak mam prawkę, więc ta obrona. Mam prawkę, więc ten atak powinien wystarczyć, co sobie nabiję tam. Tu będzie plus 1 do ataku. Kurde, to długa jest rozkmina, bo powinienem to rozpisywać sobie. Kurczę, plus 4, plus 5 do obrony tu jest, plus 4 siły czarów, plus 3 wiedzy. A tu jest z kolei odwrotność. Tylko czy Akademia będzie mnie mocno biła na starcie? A ja będę miał 17 level, to może nawet skorzystam na tym. Delikatnie. Dobra. Zadbajmy o te procenty z tego. To będzie bardzo ofensywna ścieżka. Długo zwlekałem, ojejku. Ale rozchminy mam takie grube ostatnimi czasy. To w sumie się opłaca, nawet te mądre ruchy dosyć ostatnimi grami robiłem. Ostatnie gry były naprawdę, jestem zadowolony z nich. Potrzebuję, no wiedza już jest, więc potrzeba mi tylko, nawet jak mi światło zdusi, to sobie rzucę wszystko, co chciałem. No dobra, i jak to wygląda? Najpierw jest ekspert, jest rzucenie wytrzymki. Dobra, spinamy build na nowo. Mamy takie rzeczy. Więc może by zagrało się tak. Czekajcie, co jest? Nie no, ja sobie to nie ma szans. Znaczy, to jeszcze mogę spiąć, ale z tym dowodzeniem to dobrze, że poszedłem po tą ścieżkę, co daje morale. Bo nie spiąłbym tego. No nie spiąłbym tego. A chociaż to jest fajne nawet. To można by brać. Jakby się udało, to... Ale te morale muszę zejść do początku. Po prostu do początkowego i będę miał 4 morale, 5 morale na starcie bitwy. Jest ok. Więc najpierw bierzmy rzeczy, które da. Talent magiczny. Ok. Pojedynczo będzie resować. Na początek raz tylko wezmę to. Potężniejsze runy. Bardzo przyjemna rzecz. Bierzemy sobie rzecz tą. Machidy wojenne. I teraz już resuję pod to, żeby dostawać rzeczy, które chcę. Więc wszystko idzie w resa. I teraz ryzykujemy, tak? Znaczy ja ryzykuję. Chociaż zaraz. Dobra, zaraz. No to może łatwo błąd popełnić. No i właśnie. Popełniłbym błąd, gdybym tak zrobił. A teraz mogę jeszcze coś zdresować. Odporność na ogień mi nie jest potrzebna. Po co mi ta odporność na ogień? Ekspercka obrona. Dyplomacja, noż, kurde. Ja wiem, że to było źle rozegrane z mojej strony pod tym względem. Potrzebuję tej prawej mocy. A jak nie dostanę, to się trochę złożę.
Jest. Jest. Ale nie ma prawej mocy. Prawej mocy nie ma. Kurde. Jak ja tego nie dostanę, to mam straszną lipę, a mam szansę dostać odświeżenie runów, czyli jedna szansa. Tutaj jest tak. Raz. Dwa. Trzy. Trzy rzeczy. Z czego tylko jedna mnie interesuje. I tutaj jest jeszcze raz, czyli to jest już trzy, to jest pięć. Sześć. Siedem. Pewnie czegoś nie policzyłem, ale siedem rzeczy mam, mogę ten. Dobra, gramy z duszeniem. Zawsze to. Udało się rozpoczynać wszystko. To się teraz ma. Dobrze, że poszedłem pod ścieżkę ataku. To jest hit, że wybrałem ścieżkę ataku i mam 11 tego ataku, bo moje światło zaczyna być mało użyteczne. Mam tylko jedną. Mam coś. Nie mam jak. Mam jak zwiększyć ten level. No, zwiększymy ten level. No, pewnie, że tak. Kurde. Zaryzykować, chociaż może się uda. Zaryzykować. 3000. Zabraknie mi. 27. Nie zabraknie mi. Jezu, jak dobrze. Jak dobrze, że miałem tą kolczugę. Jest. Tak. Dobrze. Dobrze, plan spięty. Jak zawsze, na ostatnią chwilę. Nie będę mógł powiedzieć, że ten, że mi się nie spięło. Okej. Zobaczymy, co przeciwnik zagrał dla ten. Jak dobrze, że nie wyszedłem. O, tak. Oddech płynnego ognia, tarcza magmowa. Mam runę, ty. W sumie. To tak jak mam runę, to potroimy tego smoka i tyle, no. Władca burz czy władca płomienia? Chyba jednak, bo wiecie, on zada obrażenia większej ilości istot, nie? Więc władca burz. To jest gracz, który będzie wiedział, co chodzi. Więc. Raczej akademia stoi w kupie, zwykle. Natomiast tutaj. Przy runie smoczej siły, prawej i prawej mocy i tej, to myślę, że to może być one-shotter i to taki totalny. Natomiast ty. Szał, duża istota, niedźwiedzi ryk. Jak wystraszysz i rozbroisz bunkier, to dobry ruch. A z drugiej strony ustawię, to może być jeszcze lepszy ruch, bo ja nie mam szczęścia żołnierza. Bo nie mam szczęścia żołnierza. No, koniec, kropka. Więc on, jego szarża będzie lepsza. Dobra, idziemy. Ale przeciwnicy, wiecie co, ja z całym szacunkiem do wszystkich, ale jak już wielu graczy było takich, którzy mówili, że kurde, no tak wyszło. Że mówili, a to Wiedźmi nie wyszedł, lipa i wychodzi 15-12 akademia w atak, obrona. Dobra,
11, 6, 6, 12, statystyki, 5 morali. Gramy pod karę boską. Tutaj ulepszenia są brane tak, bo ty masz przybliżać ludzi w rajeczego, żeby władca burz mógł robić łańcuchy piorunów. Ty masz one-shotować na runie smoczej oraz na prawej mocy. Ty przesuwasz, ty runa smoczej. Ty bijesz w grupy ludzi. Tutaj tak, nie skorzystam z tej maski. No trudno, 18 level się udało nabić. Nie taki był plan. No to w sumie specjalizacja, że będę pierwszy na pasku. Kara boska, prawa moc. Chyba tyle. Idziemy sobie dalej. Zobaczmy, co to będzie. No i co? Nie ulepszył dwóch jednostek, więc arty musiał. Trzech jednostek nie ulepszył, więc arty muszą być wybitne. Pewnie przywołanie. Czy ja na przywołanie jestem przygotowany? Otóż nie. Chyba, że nie ma obrony. Wtedy tak. Wtedy będę mógł go zabić. No i dobrze, startujemy. Jest sabotażysta, w razie gdybym zagrał machiny, bo kraśki często grają machiny. Więc zobaczymy, co tu będzie się działo. Tak, 21-16, a prawdę mówiąc szczerze, to nie ma co narzekać, bo to nie są złe statystyki. Morale 4. Czy mój wózek ma minus 2 szczęścia? Szlak. Niedobrze. Misio na środku, ty tutaj. On nie ma kątów w ogóle, więc po prostu idziemy do przodu. Ta. Nie ma skill wheela na ekranie? Nie ma. No i dobra. Tomasz. Dobra, a takie eksperckie dowodzenie to jest morale. To są morale. Wow. Ej, czy jak ja go teraz, to będzie mocniejszy? Tak. Okej. Nieźle poszło. Myślicie, że on by... A, weźmy runę odporności na żywioły. Cholera wie, co to jest. I morale też mam obniżone. Bo mam 4, powinna mieć 6. No więc jest płaszcz albo pierścień. A co dostałem? Ogień, ziemia. Daj wejta. Okej. No, coś tam mu oddał nawet. Powinien być w miarę nietykalny, jak na takie statystyki. Spadnie go tak 15, obstawiam, nie więcej. Nie więcej. Bo on... No, bo powinien podejść do niego, nie? I mu kopa zasadzić. Tytan jest dobry. To teraz możemy się naszykować na to. Będzie kop? Będzie. Buu! 13. Dobrze obstawiłem. Jest moralka. Dobrze mu wyszło. Tutaj się jeszcze opłaca rzucić runę smoczej siły. Tylko teraz tak. Dużo. Ale to na razie tak zróbmy, bo to mówię, to chyba fajnie będzie. Okej, są morale. Żeby ten mach po prostu dużo nie bił, nie? Bo to tak. Plus 3 zdrowia, minus 2 do obrony przeciwnika na każdy cios. 13 zabitych. Dobry jest. Chodź tu. Chociaż nie, bo tak go nie wyciągnę. On już dochodzi do niego. Więc spróbuję ją... Czy to zadziała w ten sposób? Ja nawet nie wiem. Tak prawdę mówiąc. Czekajcie, a
Kociołki są mi do czegoś potrzebne? Nie. Nie zadziała, czyli... Sorki, tak chciałem sprawdzić, czy to zadziała w ten sposób, że go przesunę tutaj, bo to by wtedy był prąd, nie? Ach, 100 sztuk. O panie. 5. Dobra, zmoralkował przed nim. Jest dobrze. Jest dobrze, bo jeżeli on teraz nie zmieni pozycji tym kiblem, to smoczysko robi oro. Bo smoczek jest nas... A nie zmieni? Nie zmieni? Serio? No ja teraz robię prawą moc. No tak, bo on będzie bronił tego, to jest logiczne. No i 5 mi zabił, skubany. Nie lubię tej. Nie lubię tej rzeczy. Nie skontrował mi światełka. Więc będzie przemiło pod względem ilości zadawanych obrażeń oczywiście. Bo tutaj tytan zostanie dość mocno spacyfikowany. Co jest ciekawe, czy ta runa... Kurde, ona jest bez kontry. No idź tutaj, kurde. Trochę mnie paraliżuje. Bo... Trochę mnie sparaliżowało to, że tutaj stoi ta rakszasa. Boję się dostać od niej kosę, no. Czyli jest szkoda go tracić po prostu. Tu jeszcze wytrzymka. A jak... Tobie to działa dalej? Serio? O kurde. To dawaj. To aż szkoda było nie wziąć. Jak on się tak ładnie... A nawet nie zauważyłem tego błędu wcześniej. No. Nawet nie zauważyłem tego błędu wcześniej. Bo to spowodowało połączenie łańcucha i teraz no... Zobaczcie, ile mu spadło. To jest 17 magów, za darmo. Dwie rakszasy za darmo, żywiołak za darmo. Nawet ten gargulec, no, dostał po prostu za free wszystko. Więc ten. Więc ja teraz mogę chyba tak w miarę spokojnie ten. Ten smok chyba powinien teraz dojść do rakszasy. Wow, mówiłem, że dobrze, że nie stanąłem tam. Dobra, dobra. Jaki jest plan? Jaki jest plan? Czy on ściągnie go do misia? Kurde, nie wiem. Może go ściągnie, a może go ściągnie do boku. Pociąg z Krasnali. Weź sobie ten odbicie. Serio, nie wiem. Odbicie pocisku. No, jak mi to nie wejdzie, to przerąbane mam. Dobra. To trudno. No nie wiem, co zrobić. Ej. Wezmę, bezpiecznie zagram to, bo to jest mi potrzebne. On nie może zginąć. Wytrzymka. I teraz zobaczymy, co się stanie. Do przodu? Do przodu. No i dobra, to mam z głowy. To się udało zrobić. Udało się. Niepotrzebne było to odbicie pocisku, ale lepsze tak niż kurde. Niż kurde, nie.
On teraz powinien mi podlecieć. Albo nie. Jak tam smok? Nie dochodzi. No to tutaj. Runął Berka. Dwa, no to ładnie. A no to już mniej ładnie. Fenior. Dlaczego w ogóle, wiecie co? Jeżeli on ma teraz Feniksa, to się trochę zdziwię, jeżeli to nie jest tajemna zbroja. Bo jeżeli, ale mówił, że gildia nie oddała, to znaczy, że pewnie nie ma Feniksa, bo większość graczy. No właśnie, uważa, że. Patrzcie, pokażę wam to, co na shortcie wam pokazywałem. 46-48. On tam bazówkę ma z 20 parę. Pyk. 71, 80, 7 smoków. Jak mu urosło, ładnie. On mu przypakował za połowę wartości. Nie, dobra, 1/3 wartości tej tarczy. Nie, połowę, bo tam 200 zwykle koło jest, nie? Tarcza. A czemu nie smoka? Przecież smok by padł od tego. No, ładnie oddał. Pora krzasie bijemy. I jeszcze skorzystajmy jeszcze raz z tego. Oj, w sumie to trzeba było zrobić inaczej. Ale dobra. Można było zrobić podwójny. Podwójnie. A tu się na przykład nie opłaca. Wiem, że to wygram. A dobra, nie będę takich rzeczy mówił, bo cholera wie później. Raczej mi się wydaje, że to wygram, ale. Tu będzie coś fajnego. Patrzcie, bo on ma bliżej do Tytana. 2-3. Coś wam pokażę. 29-24. Klikamy runę. 37-32. Pik. Ile ma? 69. O, statystyki zwycięstwa. Dobra. Wskrzeszenie, nie. Boska siła? 14, 18. Nie, wskrzeszenie w sumie, no tak. Na niego. Pyk. Też z runy smoczej. No i w sumie. No straszne oranie. Weźmy go. Pyk. O, z pechem. Nawet dobrze, że zrobiłem tak. No. No właśnie, także już wiem, że gierka jest wygrana. I ten. I zaraz podziękujemy przeciwnikowi za rozgrywkę. Podziękuję, bo tak zawsze pamiętajcie, żeby robić. O, jeszcze dostanę kosę. Nie, 54 tych. Ty, a co tu się wydarzyło? Czekaj, czekaj. Kto mu takiego kopa zasadził? Obsydianowy. Czekaj. Ktoś. Ognisty smok kontratakuje berserker. A. Dobra. Już. Jak. Jeden. Dzieci. Dzięki za rozgrywkę. Dzięki za waszą obecność. I w takim razie. Kontynuuję pasę zwycięstw, jeszcze raz podkreślam, z kimś, kto jest wyżej ode mnie, więc jest dobrze. 13 miejsce w rankingu miał zwierzynka Niko, jest fajnie. Jakie artefakty? Domyśliłem się dobrze?
miał artefakty dosyć dobre. No, to znaczy, no dobra, głupio mówić, że miał dosyć dobre artefakty w momencie, w którym musiał nie ulepszyć trzech istot, więc pewnie tam ostro orał w sklepie, w zamku. Ale z drugiej strony, no te artefakty wyprodukował sobie całkiem. To moim zdaniem, jeżeli nie było na ścieżce, to niepotrzebnie. Bo szczerze, nie wiem, czy to jest dobry deal, jeżeli się nie ulepsza w ogóle istot i potem tytan zamiast strzelić na prostej w miśka musi mu podejść i zasadzić kopa. Więc to chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.